side. Ze Staną nawiązaliśmy kontakt jakieś około 4 lat temu i zdecydowałem się na współpracę w ramach Business Speedway Club, aby po prostu znaleźć się w gronie lukratywnych firm, które wspierają klub Stal Gorzów i w ten sposób prowadzić również dla siebie działalność marketingową, zarówno na stadionie, jesteśmy na billboardach widoczni, jak i w materiałach reklamowych. W sumie wytworzyło się już na chwilę obecną, no, chyba już mogę powiedzieć śmiało, że kilkaset firm, które znają się przez Business Speedway Club i w ten sposób mogą wzajemnie się wspierać, odwiedzać, kooperować, zakupować u siebie coś bądź usługi itd. Dzisiaj gościmy właśnie w hotelu Alma na kolejnym pikniku BSC. Skąd pomysł, żeby właśnie u Państwa zorganizować taki piknik? No, był to pomysł, który już był zawarty w moim kontrakcie z klubem Stal Gorzów, że w ramach wzajemnej współpracy ja między innymi będę świadczył właśnie tą usługę
na spotkania członków. Byliśmy w Pałacu Mierzęcin, byliśmy w Łąkominie ostatnio. No teraz mam przyjemność gościć wszystkich przyjaciół z PSN w hotelu Alma w Berlinku. Akurat skupiamy tutaj też społeczność berlinerską, jest nas dosyć duża grupa. Razem jeździmy na zawody zarówno ligowe, jak i na przykład teraz ostatnio byliśmy na Grand Prix w większym gronie. Także no jest to, jakoś krzewimy żużel, sport żużlowy w Berlinie. Jakie atrakcje są przygotowane tu dla sponsorów Stali Gorzów, czy też gości odwiedzających hotel? Hotel posiada dość bogatą ofertę, zarówno noclegową, jak i rekreacyjno-wypoczynkową. Basen, 10 gabinetów zabiegowych, zabiegi na ciało, twarz, takie rekreacyjne oferty, rowery, tenis, żeglarstwo. To wszystko oferujemy naszym gościom. Mamy atrakcyjne pakiety pobytowe, kilkudniowe bądź tygodniowe. Cieszymy się, że mamy sporo dzięki temu gości. Przed nami już runda play-off. Jakby Pan mógł na koniec opowiedzieć, jak Pan odczuwa, jakie będą te ostateczne rozstrzygnięcia, jakie ma szanse Stal Gorzów? No, odczuwam na przykład na bazie ostatniego Grand Prix, gdzie obsadziliśmy podium właściwie zawodnikami Stali Gorzów. No to są duże szanse na to, żeby pokonać teraz w półfinałach Zieloną Górę, no i zmierzyć się prawdopodobnie z Tarnowem o złoty medal, czego oczywiście gorąco życzę naszym zawodnikom i całemu klubowi.